Siemaneczko, dzisiaj taki odcinek poświęcony termostatowi do Zetora. Jak się pewnie ci, którzy oglądają, to wiedzą, że był problem z tym termostatem. Specjalnie nagrywam dopiero teraz ten film. Mamy dzisiaj bodajże, zaraz wam powiem, które mamy dokładnie. Dobra, dzisiaj mamy dokładnie 16 grudnia, niedzielę. Już po oprzęcie akurat stwierdziłem, że już to nagram. Teraz zobaczycie film, w którym wymieniałem ten termostat już po raz trzeci. Także zobaczcie ten film i ja zaraz do Was wracam. Mamy aktualnie 477 motogodzin zwlekanych. Także delikatnie przedobrzyłem. Miało być co 100, więc gdzieś coś 120 motogodzin zrobionych. Ostatnio tam było chyba 320, ale się nie mylę. Ale że były żniwa, to i nie było czasu zmienić. No i co tu się jeszcze wydarzyło? Znowu ta sama sytuacja. Kolejny termostat do wyrzucenia. Znowu się zagotował podczas belowania. Znowu się przegrzał. Identyczna sytuacja co ostatnio. Tu wywaliło, teraz również wywaliło. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Tym razem zakupiony został termostat Wachlera Made in Germany. Germany. Plujemy już na polskie. Rozmawiałem z mechanikiem, no nie powinno się takie coś dziać, no nie ma reguły, że to od ciągnika się coś stało, że to ciągnik po prostu coś tam ma jakieś ciśnienie albo coś. Po prostu shit. Polskie części to shit. I nic więcej. Także zakładamy Wachlera i zobaczymy, on jest ogólnie trochę się różni, jest trochę wyższy. Tak wam porównać, czy jedną ręką, czekajcie. No i nie dam rady to zrobić. Dobra, położymy tak, o. Widzicie, jest lekko wyższy przez to, że ma tą temperatura otwierania jest praktycznie ta sama. Otworek odpowietrzający ma tutaj, o. No pewnie widzicie. Ten otworek odpowietrzający jest. No i tu jest inaczej trochę ta tulejka zrobiona. Zobaczymy, czy to wytrzyma. Ogólnie tutaj, tak powiem, skoro robimy takie coś, to tulejki są takie cienkie, to chociaż mogliby tych bolców takich ostrych nie robić, tylko płasko zakończonych, no. Widocznie trudno jest takie coś zrobić. No, oryginalne części Ursus. Sratatata. Dobra, ja to zmieniam. I widzimy się, jak zmienię. Widzieliście, wymieniłem termostat. Tylko, że już nie firma Polmo, czy jak to się tam zwie, z logiem Ursusa. Tylko założyłem Wachlera bodajże, tak? To jest niemiecka firma Wachler. I tam były pokazane motogodziny i tutaj również pokazuję motogodziny. No i ten termostat Wachlera. No nic się z nim nie dzieje, normalnie ciągnik pracuje. Zrobił trochę tych motogodzin. Na tych termostatach tak średnio 15-20 motogodzin, no i to się działo nadal, nie? Czyli ten bolczyk po prostu wypychało. No. Nagrywam to po to, no bo myślałem po prostu, że coś z ciągnikiem jest nie tak, że z tymi termostatami się tak dzieje, no ale tutaj mamy potwierdzenie, że ten termostat jest nic wart. No, także tutaj wytrzymało wszystko. Ogólnie co do samej awarii, no to już były żniwa. W końcu wypchała żniw to była. belowałem. Pamiętam, było gorąco jak chuj. 30 parę stopni w cieniu, no ten ciągnik już się tak przegrzał wtedy. Że nie szło normalnie odpalić, floki tak mocno spuchły, że nie dało się odpalić go. Aby tyle, że pamiętam, że zgasiłem go. Jak się przygotował, wodę wypluł i tylko tam miałem parę metrów do przejechania do cienia, zjechałem nim do cienia po prostu. Ale to już ledwo, ledwo zapalił. Później próbowałem jeszcze raz go zapalić, no już floki tak spuchły, że nie dało rady go zapalić. Dlatego tam odczekałem jakieś 2 godzinki i wyjąłem ten zepsuty termostat, no i znajomy przywiózł wodę i zalałem go, no i dopiero wtedy zapalił. Także musiałem go wystudzić praktycznie do zera. No lipa, lipa, nie powiem, że nie.
Dlatego już no, wkurwiłem się, zgrzałem się razem z tym ciągnikiem i stwierdziłem, że już nigdy więcej tej części nie założę. Ogólnie już staram się omijać części z tym logiem, czyli Ursus, Originali i tak dalej. Tak. To już nie jest pierwszy raz, kiedy takie coś się dzieje z tymi częściami już przy tym ciągniku, zaraz po remoncie silnika. Przy tym ciągniku w tamtym roku, tak, w ubiegłym roku, w jakimś sezonie był zrobione, sprzęgło było robione i było, wyobraźcie sobie, założone nowe łożysko porowe, no od sprzęglika, od sprzęgła, tu nie ma słoneczka. Przy tym ciągniku, tak jak w tych nowych, nowszych Ursusach, tylko jest po prostu na trzy łapki, nie? Kto tam rozbierał, widział, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi i non-stop ścinało mi te śrubki od regulacji. Pamiętam, pierwszy raz to ten ciągnik był zrobiony i jechałem belować bodajże 20 km oddalone pole tam było, słomek upywałem. Jechałem tam belować, nie dojechałem do pola. Rozłożyłem belarkę sobie, kółka sobie założyłem tego i chcę jechać, a sprzęgła się okazuje nie ma. Nie wiedziałem, co się wtedy stało, ale tam jakoś polnymi drogami dojechałem do domu, bo tak było, że dało radę dojechać polnymi, to bez sprzęgła można powiedzieć, że jechałem. I mechanik przyjechał i powiedział, że tutaj wystarczy pompę wyjąć hydrauliczną i te śrubki wkręcimy, tak? Że nie wiadomo dlaczego, to może było źle wyregulowane, ustawił to jeszcze raz. Po czym na drugi dzień pojechałem znowu, zrobiłem tam 20 balotów i przy dojeździe do domu znowu ścięło dwie śrubki. To stwierdziliśmy, że rozpołowimy go i wyjmiemy te sprzęgło, zobaczymy, czy czasami nie są ugięte gdzieś łapki po prostu. Bo tam były bodajże łapki niezmieniane, aby były łożyska tam na tych łapkach wymieniane. No i ściągnęliśmy, rozebraliśmy sprzęgło, no okazuje się, że łapki wszystkie są proste, no to wymienili jeszcze wszystkie te śrubki na nowe, ustawił je tak jak należy. Skręciłem, po czym znowu ścięło te śruby na któryś tam dzień. Nie pamiętam, już chwilę to chodziło, ale znowu ścięło te śruby. No po czym rozebraliśmy go jeszcze raz i co się okazało? Okazało się, że łożysko oporowe chodziło ciężko. Po prostu wyjechałem, kupiłem inne i okazuje się, że po prostu było przytarte, nowe łożysko. Było przytarte. No i tyle, no. I było to właśnie łożysko Ursus Original, także... Ja mam, to jeszcze tu mam pokażę taką karteczkę, w tym pudełku była. Co nawet nie wiedziałem, że tam jest, ale była na dnie faktycznie. Od pana Jacka Mocnego. Czy wiesz, że układ chłodzenia jest jednym z najważniejszych układów w silniku? No wiem. Przekonałem się o tym. Termostat ma duży wpływ na trwałość silnika oraz zużycie paliwa. To również wiem. Termostat z Ursusa wyróżnia się krótkim czasem reakcji otwarcia-zamknięcia. No, otwiera się bardzo szybko. Tak, wskazówka wejdzie na czerwone tutaj. To się szybko otwiera. Termostaty Ursus wykonane są tylko z najwyższej jakości wosków i uszlachetniaczy. No. Na pewno termostat Ursus objęte są 24-miesięczną żelazną gwarancją. No mi w sklepie powiedzieli, że na takie coś gwarancji nie ma. Także więcej tych części inaczej no, nie założę. No w sklepach to pełno tego, na półkach jest i właściwie tylko to. Po ten termostat Wachlera musimy jechać aż do Kalisza. No i myślę, że tam się będę zaopatrywał w części, bo tam są w miarę normalne. Nie ma tego Ursusa na półkach, także całe szczęście. I będę się tam zaopatrywał w części. No bo jak widzicie, no to padało co chwilę. Już mam trzy tutaj ładnie w komplecie. Powiedziałem, że więcej nie, założyłem tamtego, no i chodzi. Także no gdzieś tutaj coś jest nie tak, tak? Dziwne jest to, że oni to po prostu, no nie wiem, czemu to jest zaostrzone na ostro? Po co? Nie mogli tego na płasko zrobić, nie wiem, o co tu chodzi. Najmniej więcej tego nie założę, pierdolę. Także to mówiłem, to mówiłem. No to chyba będzie wszystko na temat części Ursusa. Specjalnie czekałem z tym filmem, żeby nabić trochę tych motogodzin, żeby się nie mówiło, że to, a to zaraz się rozpierdoli, że to, no nie, wytrzymało. Tyle nie wiem ile tam było, ale na pewno ponad 100 jest zrobiona. Na pewno, bo zmieniałem już olej drugi raz, no to na 100% już jest ponad 100 zrobiona motogodzin. 616 tutaj jest zrobione, nie pamiętam ile tam było. Także jest założony Wachler. Jest trochę inny, ale nic nie szkodzi, wszystko się mieści, wszystko działa tak jak należy. No. I wszystko śmiga. Było kończone belowanie. Były potrawy robione na tym termostacie, były kiszonki z kukurydzy robione, a trochę tutaj rozgarniałem na pryzmach i tego. I no orane, te siane, talerzowane, wszystko było robione na tym termostacie, także ciągnik no, nie był tam jakoś, że lżej miał niż na tamtych termostatach, że tego, tylko po prostu było wszystko tak samo robione. No. Aha, jeszcze założyłem sobie zegar. Podłączony jest pod czujnik, miejsce czujników, czujnika tego. Wrzucając wzmacniacza momentu i będzie robiony ciągnik, bo gubi ciśnienie. Jak skończymy na ten, to gubi ciśnienie strasznie mocno.
Także będzie trzeba cię u nich robić, także jakiś tam film może się pokaże, nie wiem czy ja to będę robił, czy mechanik jeszcze, nie wiem. Także to by było na tyle. Tak, żeby no żebyście nie popełniali takiego samego błędu jak ja. Bo po co ten ciągnik męczyć się, łapy poparzyć, żeby tam przemienić ten termostat, później wyjąć. No i przede wszystkim przegrzać silnik, bo wiadomo, że on tutaj jak już tak mocno spuchł, że już normalnie silnik nie mógł zakręcić. W sumie nawet nie powinno się już go później kręcić, bo on tam wiadomo się na tokach może przytrzeć. No ale ja już chciałem zjechać do tego cienia, żeby to trochę szybciej było. Tam dosłownie 5 metrów było, żeby zjechać do tego cienia. Żeby on szybciej wystygł. No, ale wiadomo, mi za remont silnika nikt nie odda. Także uważajcie na takie części, bo to jest straszny bubel. Dobra, trzymajcie się do...